Ogólnie no to w sumie skoro i tak na razie przechodzimy sobie z punktu A do punktu B, idziemy do przodu i nic ciekawego nie ma miejsca, to sobie pogadajmy na jakieś filerowe tematy. Bo czemu by nie? W końcu musi wejść ten segment Let's Playa, prędzej czy później. Więc co tam u was? Jak tam u was niedzielka mija? Ponieważ ja to nagrywam 5 kwietnia. A wy to będziecie widzieli troszkę później. No dobra. Jednak nie pykło. Myślałem, że tutaj wszystkich pociągnę. Nie lubię tych wybuchających, jeżeli mam być szczery. Bo jak widzicie, one bardzo spowolniają. I to nie jest cool. To jest wtedy cool, a nie cool. O nie, Rhino Roller, co on tu robi? A nie, no dobra, no w sumie nie będę udawał. Wiem, że on się tutaj pojawia, ale... Przyznam, że trochę zapomniałem o tym. Ale wiedziałem, że się w tym poziomie pojawia. Ale nie wiedziałem, że teraz się akurat pojawi. Ale w sumie mogłem się domyślić, bo biorąc pod uwagę, że tutaj będziemy mieli łatwe te mojosy za niszczenie praktycznie wszystkiego, całego tego apartamentowca. Bo to trochę, szczerze powiedziawszy, to trochę przypomina taki apartamentowiec. Jeżeli mam być szczery. Widać, że kurde Engine, Cortex i Farina są dosyć bogaci. No, imponują mi w tym momencie, powiem szczerze, no, nawet bardzo mi imponują. I dobra, co, ciśniemy teraz, towarzystwo. Naładujmy sobie teraz tego power upa. No ale tak, u mnie co ciekawego się dzieje. Wczoraj sobie zacząłem grać w Ratcheta i Clanka na PS3, bo zbieram złote śrubki i zostały mi tylko dwie lokacje do całkowitego zakończenia Ratcheta i Clanka ze wszystkimi złotymi śrubkami. Tak więc myślę, że to jest całkiem spoko. Ale przyznam szczerze, że część lokacji sobie oglądałem guida, żeby znaleźć te te oczywiście złote śruby, bo jednak ciężko jest czasami się domyśleć, gdzie one mogą być pochowane, a powiem szczerze, nie mam zamiaru siedzieć do, nie wiem, 3 lub 4 nad ranem tylko po to, żeby zdobywać złote śrubki w Ratchecie. Więc wolę sobie, jak czegoś nie wiem, to obejrzeć guide. No dzięki któremu ogarnę mniej więcej co i jak. I myk! Gnieciemy wszystkich po kolei, kurde, a co? Nie będą mi tutaj, kurde, gówniarze chodzić po korytarzu. No to 91 już ich mamy, ładnie. To jest świetne, one próbują, kurde, ten... Oni próbują zabić tutaj Rhino Rollera, widząc jaki on jest potężny, nie? Takie trochę bekowe w sumie. Ile ich tutaj się namnożyło, Jezus Maria. No niestety tutaj nie ma combo 10, a szkoda. I spybota mamy tam. I to drugiego spybota. Szczerze nie pamiętam, czy to czasem nie jest końcówka poziomu, ale wątpię w to, bo poziom dopiero niedawno się zaczął i taki krótki by był. Tutaj coś mamy jeszcze. Haha, dobrze, że tędy poszedłem, bo bym, kurde, ominął koncept art. No dobra, no to idziemy dalej w takim razie, no nic tu po nas. Może uda mi się combo zrobić na Rhino Rollerze, to wtedy bym miał combo Kinga. On się tutaj tak czy siak nie zmieści, więc spróbujmy. E, 18. Nie pykło.
Dobra, to jeszcze nie jest końcówka, więc mogę spać spokojnie. /110/130. Będą się tu jeszcze spawnić, czy nie? O kurde, tu jest ich dosyć sporo. I ten wybuchający oczywiście frajer. Bo jak żeby inaczej. Dobra, mamy combo king. Nice. Teraz tylko miniony pociągnąć do końca oraz wszystkie spyboty pocisnąć. Co nie powinno być w sumie niczym trudnym, I guess. Ale jednak. I kurde, powiem wam szczerze, że mam jakieś dziwne wrażenie, jakbym kiedyś ten poziom już zwiedzał. I zanim ktokolwiek będzie tutaj śmieszkiem i powie mi, że ale przecież grałeś kiedyś w tę grę. Tak, ale to pomieszczenie kojarzy mi się jeszcze z jakąś inną grą, tylko nie mogę sobie za cholerę przypomnieć z jaką. Co tu mamy w ogóle do zrobienia, skoro mamy tego? Aha, chyba Rhino Rollerem trzeba było tutaj jednak przejść. Ale on by się przecież tutaj nie zmieścił. Dobra, chyba wiem jak to zrobić. Widzicie? A ja niepotrzebnie kurde tutaj wbijałem jak jakiś głąb. A to przecież można to tak łatwo zrobić. Kurde, widzicie? Tak to jest, jak się dawno grało i się pewne rzeczy zapomina. Dobra. Teraz lecimy tędy sobie. I kurde, mój pies chce tutaj wbić. Więc jakbyście w sumie słyszeli jakieś tutaj, nie wiem, szczekanie czy coś, to sorry za to. Kurde, ja nigdy nie potrafię tutaj zrobić tak, żeby nie oberwać. Zawsze, kurde, jak przelecę, to zawsze muszę minimalnie oberwać. No po prostu to jest jakaś tradycja tego poziomu chyba. Wow. Warto trochę uważać w sumie. No, powiem szczerze, że to było bardzo głupie. Ale myślę, że to raczej każdy potwierdzi, że to było dosyć głupie. I teraz trzeba uważać. No, ja będę starał się tutaj krawędzi trzymać. O! To było dobre w sumie, to było dobrze ogarnięte. Nie ma tu żadnego Mojo Rooma ani nic. O! Dobra, jest. A, czyli pewnie musimy wszystko zniszczyć szelefantem. Domyślam się. A czemu jak ja szelefanta tutaj chciałem pocisnąć, to mi to nie zaliczyło. Lol, o co tu chodzi? Szelefant w ogóle nawet się nie broni. Lol, to też jest zaskakujące. Ale strąby został pociśnięty, nie? Ten Ratnikan. Sorry, nie Ratnikan, tylko Raticle. O, i udało nam się pocisnąć, kurde, tutaj Mojo Room.
Teraz tylko podejdźmy sobie w prawą stronę, by zobaczyć, czy mamy ten Mojo Destructor. Ale to chyba nie tędy. To może drugą stronę będzie łatwiej. No nie gadaj. Nie przejdę, bo co, jestem za duży, za szeroki. No dawajcie, no nie bądźcie tacy, no. Jak zwykle wszystko samemu. Ale hej, nadrobiłem życie, które straciłem przez własną głupotę. I mamy już 500 000 mojosów. I uga buga. Dobra, teraz tylko 4 000 000 i będziemy mieli spokój. Wszystko zaliczone będzie. O, elo! Raticle. Proszę mi Raticle brać. Ale to już. Co, nic więcej się nie pojawia? Już to wszyscy? To są wszyscy ten? Wszystkie minionki? Ale głupie. Myślałem, że tutaj więcej minionków się pojawi. Chyba, że oni będą tam w środku, jeszcze w saunie. Nie wiem czemu, ale ta sauna zwiastuje mi koniec już poziomu. Bo albo tutaj, albo kawałeczek dalej już jest koniec, więc tak na dobrą sprawę, jeżeli będzie kawałeczek dalej, to w sumie jakoś sporo się nie pomylę, więc no. A odnośnie tego epizodu, to szczerze, jak grałem ze znajomym, to chyba go za trzecim razem zaliczyliśmy. O, Raticle się myją teraz. Więc jeszcze poziom trwa. W najlepsze. Okej. To chyba tutaj będą Raticle na nas czekać. Tfu, miniony. Slide duration upgrade. No to jest całkiem dobra wiadomość, nie powiem, że nie. Serio? 3 ominąłem? To jest złośliwość rzeczy martwych, to jest po prostu złośliwość rzeczy martwych, moi drodzy. To jest złośliwość rzeczy martwych, dziękuję, dobranoc. Oczywiście, że tak. No to jest bez sensu, no. Jak ja mogłem pominąć, kurde, tych? Przecież ja ich na bieżąco tłukłem. 49%. Nice. Episode 12. Weapons of mass construction. No, więc nazwa tego epizodu to jest gra słowna od Weapons of Mass Destruction. I to by było na tyle, co chciałem powiedzieć. I to był w zasadzie epizod, w którym Chrystek już zrobił totalny rage quit i stwierdził, że już nie będzie grał w Titany. Chrystek, ja nadal na ciebie ten tutaj liczę i mam nadzieję, że kiedyś przejdziesz Titany. Może się kiedyś przekonasz, o ile będziesz to oglądał. To by było fajne w sumie. Ale okej, mogę przyznać, że to jest epizod, który nie należy do najłatwiejszych. Albo to było tutaj, albo w następnym epizodzie Chrystek z Rage Quitował, ale wydaje mi się, że to było... Nie, to następny epizod spowodował Rage Quit. Z tego, co dobrze pamiętam. O-o! No tego to nie chciałem zrobić. To trochę głupota była.
To była wielka głupota, bo właśnie poświęciłem swoje życie. 12 życie poświęciłem najgorzej. To tak nie miało się skończyć. Czułem to, że on tak zrobi. Ale on to właściwie głupotę teraz odwalił, bo ja mogę go teraz tak łatwo trzasnąć. Nieważne, czy on się będzie jakoś super obraniał. Skopniaka będzie obrywał i już. I tyle w temacie. Na 35. Ale przynajmniej mamy dalszą sekcję poziomu już odblokowaną, tak więc to, że tutaj przykładowo stracę tego, to jakoś mi nie robi w sumie. Ale mimo co... Minionów nie mogę odpuścić, sorry. Po tym, co było w poprzednim epizodzie, nie mam zamiaru, kurde, tutaj odpuszczać. Nie! Dobrze. Nie, kurde. O, o to mi chodziło. Przynajmniej sobie trochę ogarniemy tych minionów. Okej, bawimy się tak? No to się bawimy tak. Też was zamrożę, kurde. Pajace jedne. Dobra, teren mamy czysty. A ile żyć mamy? 10. Spokojnie popoprawiam sobie poprzednie epizody i będę miał więcej żyć. Obiecuję wam. Dobra, tutaj kibel jeden, snajpa widzę też. To zauważyłem, że dosyć teraz dużo tych starych tytanów wraca do nowych poziomów. Co nie mogę oczywiście narzekać, no bo to w sumie fajnie, że oni wracają, tylko że trochę mają gówno do roboty tutaj, jak dla mnie. Dobra. Co, nie przejdę tędy? Dlaczego tędy nie przejdę? Halo? Przecież myślę, że tytan by się tutaj spokojnie zmieścił. Aha, no z tytanem nie wejdę, okej. Widać, że tytan swoje waży, więc... A zabijemy go, już i tak jest bezużyteczny w sumie. W ogóle ten... ile kombo potrzebujemy? Luknę sobie szybko. 20. Nie, też 20, o proszę. Mało tych kombosów potrzebujemy, z tego co widzę. A to się momentami wydaje, jakby kurde potrzebowalibyśmy co najmniej 75, tak jak kurde ten drugi epizod. Co mnie do dzisiaj dziwi, że w ogóle twórcy dali taką ilość ekstremalną. A, no i oczywiście tutaj debiut tych. No bo jak ich gdzieś wcisnąć, to już trzeba ich wcisnąć. A, coś czego nie
nie przytoczyłem, to to, że możemy właśnie odbijać ataki tytanów, co zresztą zauważyliście. Bo w drugim odcinku bodajże też przedstawiłem, gdzie odbiłem od snajpy atak.